Aleksander Szczygło, poseł na Sejm RP 4, 5 i 6 kadencji. Pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Był ministrem obrony narodowej i szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Historię urodzonego w Jezioranach polityka ma przypominać ta tablica na ścianie obecnego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym budynku mieścił się przez wiele lat przychodnia, tak naprawdę porodówka. I wielu mieszkańców gminy Jeziorany się tutaj urodziło. Jednym z nich był Aleksander Szczygło. Osoba, która rozsławia imię Jezioran. W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięli udział najbliżsi Aleksandra Szczygło. Takiego chyba człowieka na Warmii i Mazurach nie mieliśmy, nie? Także tak wysoko zaszedł w polityce i w rządzie państwa, tak? No nie było z Warmii i Mazur. Z racji funkcji rządowych ceremonia miała charakter wojskowy. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Całym sercem i całą swoją duszą służył Polsce, ale i bardzo kochał wojsko. Kochał żołnierzy. Dla niego wielkim zaszczytem było to, że był ministrem obrony narodowej. Pamiątkową tablicę ufundowali mieszkańcy i przyjaciele Aleksandra Szczygło. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv